Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. Dzisiaj zaczniemy sobie, o ile się czyta gierka, od przejrzenia, na czym skończyliśmy ostatnim razem. Myślę, że to będzie bardzo ważne do zrobienia, żeby kontrolować właśnie, co się tutaj dzieje. Uszkodzona brama, dobra, to się naprawia, super jest. Coś się dzieje na mapie świata, jakaś karawana handlowa idzie, okej. Dobra, może ciebie wycofać, bo ty już masz bardzo mało życia i ty sobie nie dasz sobie z nim rady. Bardzo dużo go osłabiłeś, bardzo dobrze, okej. Ty idziesz gdzieś, super. Ranny kolonista, dasz radę sobie. Markus, dobrze ci idzie. Pauzujemy gierkę, damy na prędkość 3. Czemu nie mogę? Tu się o coś kłóci. Wspólny kapitał się kłócą. Dwójka kolonistów kłóci się o zardzewiałe metalowe pudełko, które leży na ziemi między nimi. Oboje twierdzą, że znajdujące się w nim monety należą do nich. Według niego są jego, bo znalazł pudełko, a według niej są jej, bo otworzyła zamek. W środku jest dużo monet, wystarczająco dużo, aby w razie potrzeby znacznie pomóc całej kolonii. Porozmawiaj z mężczyzną, niech będzie. Mężczyzna zostaje poproszony, aby opowiedział, jak znalazł pudełko. Szukaliśmy roślin lub zwierząt, które można zjeść. Przechodząc przez krzaki, zauważyłem miejsce, które było podejrzanie puste i pozbawione roślinności. Zacząłem to kopać w ziemi i znalazłem pudełko. Gdyby nie ja, nie znaleźliśmy w ogóle monet, więc chyba zasługuje na 80% skarbu. Wyjaśnię mężczyzna. A kobieta co na to? Zostaje poproszona, aby opowiedziała, jak udało się otworzyć pudełko. Tłukąc i uderzając młotkiem w pudełko, nigdy by go nie otworzył, a ja się trochę znam na narzędziach. Bardzo kreatywne podejście na tworzenie pudełka, żeby uderzać młotkiem. Myślę, że każdy potrafi się posługiwać młotkiem. Dużo cierpliwości, skupienia, ale gdy tylko zrozumiałem, jak działa mechanizm, udało mi się otworzyć zamek. Beze mnie on miałby tylko zardzewiałe pudełko, więc chyba zasługuje na 40%. On chce 80%, ona 40%. To niech będzie, że... A, skonfiskuję 1/3. Podziel porówno. Brakuje prądu. No trochę niefajnie. Składy, okej. Transakcje handlowe. Te same co wcześniej. Żadne nowe. Gra nas oszukuje, super. Dwóch dorosłych koloniści, okej. Specjaliści gotowi do działania, spoko. Ty w ogóle miałeś... Ty nie miałeś czasem wrócić do kolonii? No właśnie. Ty się zaangażowałeś w walkę, może też radę, jak nie, no to odeślemy cię i wrócisz sobie tutaj drugi raz. Trudno, trzeba to zrobić. Dobra, tu się buduje kino, okej. Tutaj się ośrodek inżynieryjny buduje, to by było warte ogarnięcia. O, problem z metalem, z drewnem. Same problemy w tej grze, no super. Tutaj by można jakieś plastik, metal tutaj, ale w sumie... Są mało energii, a żeby było więcej energii, potrzeba metalu i tych części. Dokładnie czego tam trzeba? Podzespołów, których nie mamy. Ktoś może będzie chciał handlować podzespołami. Szpitalia. 35 podzespołów brzmi jak plan. Tylko za co? Za soję może? Doskonałe mięso, no może niezbyt. Strzelba? W sumie tak. Jeszcze musimy im dać 23, a ja tak niezbyt chciałbym im cokolwiek dawać, jeżeli chodzi o pieniądze, mimo tego, że mamy ponad 10 tysięcy, co może się okazać bardzo sporym wynikiem. Narzędzia, może tak, nie wiem, trochę. To 24 niech będą. Potwierdź, super. Teraz czekać tylko aż przyjadą. Dobra, super. Przybył konwój handlowy, okej. Bardzo dobrze. Tutaj są te dziki. Dobra, to trzeba będzie je pogonić tak trochę. O, jest kto? Jest kim pogonić, dobra. Weźcie, idźcie tutaj. Gdzie te dziki są? Tylko tutaj. Gonię. Może dacie radę. Ty jesteś w pełni zdrowy? No jeszcze nie. No tutaj jest jakiś ząb do zbierania. Tutaj jakieś czerwie chyba są niepokalane, czy tak myślę. Dobra, zobaczymy, czy oni sobie w ogóle dadzą radę z nimi. Teraz zobaczymy. Dwa dziki, dwójka na dwójkę.
A, no spokojnie. Czego wy w ogóle używacie? Karabin automatyczny. Nie wiem, czy umielibyście to przegrać. Wędrowny kupiec, czego ty, kupcze, chcesz? Nasiono marchewki? No niech będzie, zawsze to jakaś różnorodność. No żywności by się akurat przydało. Można kolejne pole zrobić. Tylko w którym miejscu? Może w tym jakoś to zmieścić? Koloniści gotowi do działania? Ty, super, zwyciężyłeś. Co tam znajdziesz? Dobra. Ach, na sprzedaż pójdzie. No, ale część zadania zrobiona. Dobra, wracaj tutaj. Bo ty musisz wyzdrowieć. Ty jesteś już wyz... Nie, jeszcze nie. Tu widzę, że jest sporo do wyzbierania mięsa. To może być mięso w bardzo dobrym stanie. Zaraz zobaczymy. Może być to nawet doskonałe mięso. Dobra, zbierajcie. Tutaj pole się robi. Będzie można marchewkę posadzić. No i zakres naszej bazy bardzo się powiększył. Tu już chyba prawie maksymalny rozmiar. Tutaj są te czerwie gdzieś, nie? Gdzieś powiem, ale tutaj jest truchło. O, tutaj coś mi minęło. Tu jest zmutowana stonoga. Dobrze powiedziane. Tu jest do się czego? Jedzenia. Dobra, to zrób tak. I was jeszcze potrzebuję. Żebyście tego czerwia może spróbowali. On był gdzieś tu. Ze starości. Okej. Okay. Nie jest aż tak źle. Co jest? Czemu tak mało pożywienia? Może... działa to coś? Świnie się rozmnażają. Leśnik działa. Chwila, za dużo tego wszystkiego. Ty masz połamane. Kto atakuje? Ten czerw, ale już jest trucho. Dobra. Ktoś jest przy bramie. Co możemy ci dać? Plastik. Super. Wspaniale jest, że tak powiem. Mało żywności. Widzę właśnie problem z żywnością. Gdzieś tutaj miałem chatę myśliwego. Może gdzieś? Halo? Krawiec to nie. To myśliwego i wy nie wiedziałacie. Zbudowała się ta farma. Dobra, to coś, co szybko rośnie. Jest tego w miarę dużo. Wygląda jakby marchewka. Chociaż... no, marchewka chyba będzie tym, czego szukamy. No, wam od razu weź, może to ulepsz. Mamy w ogóle materiały? No, mamy na to. Ulepszaj to. Jest super. Ktoś jest niedożywiony. Okej, okay. Bezdomnych 7. Tutaj coś jest chyba w jakimś niefajnym stanie. Ty też, okej. Okay. Beton potrzebny do naprawy. No, coś się znajdzie. Dobra, przydałby się kolejny dom do zbudowania. W tym miejscu gdzieś może. Tak, dokładnie. Mogę tutaj jeszcze zbudować jeden jakiś. Zmieści się? Zmieści, super. Dwa domy zbudowane. 7 narodzin. No spoko. Drewna nie ma. Mała produkcja się wydaje. A w ogóle to kino się już tutaj zbudowało? Oczywiście, że nie. No po co spowna za mało? Tutaj coś się dzieje. Ściany, goście. Zaatakuj szkodniki. Wchodzi do środka, by wypędzić szczury, kto wkrótce stada zaatakuje z wszystkich ciemnych zakątków budynku. Gdy tylko wyskoczy na zewnątrz, to wszystko na swojej drodze. Okej. Okay. Powinniśmy dać na spokojnie radę. No i super. Ruch w kole... A, tutaj jeszcze są szczury. Możecie wy tam pójść? Może? O, tak na przykład. Super. Zawsze pozyskiwanie mięsa. Spoko. Martwy kolonista. No bardzo niedobrze. Dobra, ty wyzdrowiałeś. Idź na mapę. Ty jeszcze nie wyzdrowiałeś. Ty też nie. A wy w ogóle możecie? Do pełna? Wygląda jakby do pełna była, a jednak nie są.
Dobra, ty idź tutaj może dokończyć robotę. Może wy nie możecie bardziej. Ze względu na specjalizację. Dobra. To tak, ty idź tutaj. Razem z tobą. A ty nie wiem, gdzie możesz iść. Może tam gdzieś, do ślady? Tak, żeby dokończyć. A spróbuj. Co zrobisz, to zrobisz. Może się uda. Napromieniowany, no spoko. Powinniśmy dać radę. Ośrodek inżynieryjny się zrobił, super. Dobra, nowy specjalista, naukowiec. Dobra, można zwerbować i zrobić z niego tego inżyniera całego. Utwórz inżyniera. Dobra, i na czym to byś polegał? Na mapie świata zaawansowane posterunki inżynieryjne pomagające przy budowie apokaliptycznego bunkra. Inżynierowie nie mogą walczyć ani szukać zasobów. No dobra. Po coś zostałeś stworzony. A, no dobra. I to jest medycyna, podtrzymywanie życia, obrona, ekosystem. Co to może być? Ekosystem, może pójdziemy i w medycynę. W sumie wydaje się najlogiczniej. To jest jednorazowe. No, najgorzej. Grupie ocalałych przy bramie. Poszukiwacz. No, coś ciekawego. Narzędzia podstawowe. No nie, no teraz w tej fazie gry, no to tak trochę słabo. Tutaj domy się budują. Fajnie by było, jakby się w końcu zaczęły. Drewna nie ma. Idzie jeszcze ten? Karawana, czy już doszła? Chyba już doszła. Nie, idzie jeszcze. Dobra. Jeszcze jeden dzień. Może inni mają te wszystkie rzeczy. Fajnie by było, jakby mieli. Okej. Może kiedyś się doczekamy, żeby energia była. To by było fajne nawet. Nie powiem. Wrogowie pokonani, super. Ach, nawet dużo się nie wysiliłeś. Zaatakuj następną bazę. O, tamta baza zaraz padnie. W najbliższym czasie. Idź tu, pomóż. Bo ona sobie na pewno tamta nie da rady. Faza pierwsza dopiero. W ogóle coś się bada? Nie, ale może. Coś ciekawego tutaj w drzewku. Ale niezbyt. Tutaj, w infrastrukturze. No można. Ogrzewanie elektryczne, no niech, albo zużycie energii będzie mniejsze o połowę, super. To jest odnośnie tego? Tak, to jest odnośnie tego. Dobra. To się staje starcem, wrogowie pokonani to już powiedzieliśmy. Duże nawodnione pole skażenie, no to odkaź. Logiczne chyba, nie? Jezus, ty na jakim low jesteś w ogóle? Tutaj jest dużo do zbierania. Gdzieś tu był posterunek w ogóle do zbierania właśnie. W którym miejscu? Tutaj. Gdzie ty masz ten obszar zbierania? No tak trochę słabo masz. Przenieś tutaj. A ten drugi? To jest jeden, ten drugi? To jest myśliwy, to nie. Myśliwy nie. Tak, myśliwy. A tutaj jest. Czyli ty masz. No to przenieśmy tutaj. W tym miejscu myślę, że więcej nałapiesz. Trucho niedźwiedzia. Ciekawie. Za ile ten konwój przyjdzie? Za 13 godzin. Bo nie mogę się doczekać. Dobra. Dobra, tu źródło wyczerpane, to leś tutaj. Dobra, ty możesz przenieść tutaj chociażby. O, już jedzenie nawet podskoczyło, bo soja została zebrana. Tutaj nie ma wody. To weźmy to, skopiuj i wsadź tutaj. Okej, tutaj coś się stało w ogóle? Gdzie? Tu? Nie. Nie wiem. Myślałem, że coś. A nie, może zaraz się stanie. Tak, super. Super, że przeciwnik został pokonany. I co, to będzie koniec? Brak.
Dobra. No to co, dacie radę może ty? Nie, nie dacie rady, 8 jest, no trochę za dużo. No tu? 12. Rozpieszczają nas po prostu. Dobra, to iść tak. A ty w sumie? Nie, nie ty. Ty. Jest co zbierać może? No iść tutaj. Dojechałeś, mówisz, tak? Zbuduj posterunek. O który ja chcę? Ekosystemu? A ty dawałeś, co? No to niech będzie. W ten sposób. Ewelyn się urodziła. Okej. O, tu się buduje i tu też się buduje. Super, instruktaż. Został zrobiony. Zróbmy to w ten sposób. Okej. Dobrze. Zobaczymy, jak ten transformator będzie działał. Budujecie to? Może? Tak, budujecie już. Konwój handlowy przybył. Super. To podzespoły wreszcie będą. Tu się wreszcie zbuduje. I to? Dacie radę to? Nie, zabraknie. A nie, super. Udało się. I wy możecie dalej tym handlować. 57 mówicie. Okej. Dawaj, 602. No trochę sporo. Nie przesadzacie. Soja. Tak średnio. Strzelba myśliwska, okej. Co by można jeszcze na handel przeznaczyć? Dziczyzna? No może niezbyt. Części też słabo. Będę musiał im płacić 273. No nie widzi mi się to trochę. Karabiny trochę. Kurde, jak dużo kosztują. Karabiny walutą? Być może. Dobra. Jak z żywnością? Stoimy jakkolwiek. Myślę, że podzespoły must have trochę tak muszą być. Tutaj się wyczerpało źródło. Mogę to gdzieś przestawić? Kino się zbudowało. Super. Halo. Co to jest beton? Może gdzieś. To chyba ewidentnie grano nie chce dać betonu. Mimo, że taki duży obszar został odkryty. No super, epidemia leków na szczęście mamy całkiem sporo. Więc powinniśmy bez żadnych większych konsekwencji przez to przejść. O, tutaj jest, są nawet dwa. Ty wyzdrowiałeś? Super, idziesz na mapę. Dobra. I ty pójdziesz chociażby. No nie wiem, gdzie ty możesz iść? Może tu? Zbuduj posterunek inżynieryjny. Tylko, że ja już zbudowałem. Mam kolejny zbudować? No dobra, no. Tak, to to? Posterunek, a to jest ośrodek. No dobra, może to trochę źle zrobiłem. Nie chodziło mi o co innego. No cóż, no przeżyję jakoś. Wielki biznes, ta. Ty zawsze masz fajne rzeczy. O kurde, wolę na odwrót, jeżeli tu chodzi. 50 jedzenia. Co, masz coś jeszcze? Tak się no w sumie 50, ale jedzenia mamy bardzo mało. Nie no, nie damy radę. Trochę za dużo wymagasz, powiem ci, kolego. Na mapie świata. O, już można sadzić. Super. To marchewka tu miała być. Ze starości. Wędrowny kupiec. Dopiero byłeś, kolego. 9 zwykłych narzędzi za 30 bytonów. No nie wiem. Dałeś mi. Dobrze. Gotowe. Super. Wybudowaliśmy i nadal są bezdomni, tak? No dobra. To zrobię więcej, jak mówi klasyczek. Czy ja tu źle. Nie, dobra. Już myślałem, że źle domy postawiłem. Ile jest w ogóle dzieci? 28 na epidemię, super. Dobra, tutaj są gdzieś jakieś resztki do zebrania z jakichś szczurów czy coś. Brzmi to ohydnie, no ale dopóki jedzą, no to nie będę im zamierał, tak? Dobra. Czwórka bezdomnych. Niefajnie.
Mało żywności, wiem. I tutaj rośnie 70, 76. Weź tutaj więcej osób, może. Jeszcze jedno pole się by przydało. W sumie, może następnym razem wezmę więcej kolonistów. Niby są bezdomni, ale no. Pola, tak? 62 wody na minusie. 81. No, chyba nie. Trzeba tych głębinowych chyba więcej. Dobra, ale myślę, że te studnie głębinowe, znaczy wiercone, zrobimy już w następnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka, zapraszam też do oglądania poprzednich odcinków. Dzięki i cześć!